Drugi scenariusz, stłumienie buntu, lecimy. Ascent to power does not come easily. Once the head of one beast is removed, three spring to take its place. Thus it was with Suyavarman's enemies. Rebel factions sprung up to the north, east and south of Angkor. Legions of disgruntled soldiers marched on the city, threatening to topple Suyavarman just as quickly as he had ascended to power. The most dangerous rebel faction was led by Jayaviravarman, a warlord from Malaysia with a distant claim to the throne. Advancing from the south at a rapid pace, he acquired much support from the local populace. Suyavarman had to act quickly. The rebel forces, were they to unite, would present quite a challenge to an army that had only recently emerged victorious from a grueling campaign. There was precious little time to spare. Cele wskazówki zwiadowcy. Standardowo. No, to pokonaj północnych rebeliantów, pokonaj wschodnich rebeliantów. Zabij kogoś tam i pokonaj jego armię. Dobra. No tak, czyli wieża, zamek lub zamki będziemy przejmować wtedy. O, 200 jednostek, bardzo dużo. Okej, okay. No zobaczymy jak to będzie z tą wodą. No to z pewnością będzie tutaj grubo. Walka na wszystkich frontach. No dobra. The rebel scum threaten us from three directions. Strike them down quickly before they can pool their forces. Tak, w ogóle tu by nam się przydało gdzieś centrum. No nic, no. Ja poproszę całą armię do mnie. I lecimy. A, tu były relikty w ogóle. Trzeba te relikty zgarnąć. Już chłopaki atakują. Nieładnie, nieładnie, niecharakternie. Jak tam z tym mnichem? Okej. Okay. O, mamy kolejny relikt. Skupiamy się na wieży. Dobra, lecimy po ten relikt. Gdzie on jest? Tutaj. Dobra, przejęliśmy interes. Ale ich tu jest. Okej. Okay. No nic, przydałoby się tutaj nam centrum. Plim, plim.
No dobra, kuźnia, jakieś ulepszenia byśmy chcieli porobić. Dobra, zobaczmy tutaj jakieś zabezpieczenia. Oho, tu już są przyjaciele, więc my się tutaj zabudujemy. Dobra, nie ma sensu chyba tutaj wodą walczyć. Dobra, lecimy troszeczkę tutaj. O, tu mamy kamień. Przyda nam się bardzo, nam się przyda. O nie, cofamy się. Dobra, tu też się zabudujemy. Miejmy nadzieję, że koledzy nie przejdą. O nie. Niedobrze, niedobrze. Jakbyśmy tu coś takiego sobie... O nie, chłopaki, tak to nie będziemy się... Dobra, potrzebujemy. No, będziemy tutaj potrzebować natarcia z pewnością. A, nie mamy kamienia. No, cudownie.
Dobra, trochę drewna przynajmniej, chłopaki. Oj, 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 ale ich tu idzie. No nic, przydałaby się balistyka. Kurczę, mało drewna, no. Dobra, trzeba mi chyba parę zamków postawić, tak dla bezpieczeństwa. Dobra. Tutaj postawimy sobie zameczek. Proforma dla bezpieczeństwa. No i cóż, trzeba chyba zacząć handlować tutaj z naszym sojusznikiem. Mamy trochę słoni, ale nadal to jest mało. To jest mało. Ale tych statków mają. Oj, 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 ale ich tu idzie. Dobra, miejmy nadzieję, że zdążą chłopaki. Aha, chłopaki tu idą, dobra. No faktycznie, flota silna. Te słonie są takie sobie, bym powiedział. Przynajmniej te z tymi balistami. No nic, tu trzeba się szykować na uderzenie. Bardzo ładnie.
Postawimy na słonie. Mamy zioło lecznictwo. Dobra, mamy tutaj w miarę stabilną sytuację, jakby chłopaki chcieli przyjść. A, tu sobie przeszli, dobra. No dobra, na jedzenie. Nie ma wyjścia. Jak to wygląda? Tu trochę słabo, bo się ich wpuściło. Dobra, ruszymy chyba z kontrą sobie delikatnie. Ojojoj, ojojoj, ale mnie tutaj chłopaki wzięli. Dobra, przejmiemy to stanowisko, mam nadzieję, że trochę ich... Powolnimy. No i co, te statki bardzo nieprzyjemnie tutaj wyglądają. No nic, 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 nie za dobrze. Trzeba wodę przejąć, na to wygląda. Nie no, cofamy się, panowie. Nie ma co prężyć muskułów póki co. Jak tam ten nasz? Mamy. Dobra, troszeczkę wzmocnimy wszystko. Ognikami ich pociśniemy chyba, bo tak będzie najlepiej. Tu by się jeszcze przydało zabezpieczyć tą bazę, ale te statki są tu bardzo nie za fajne, że tak powiem. No nic, nic, nic. Ciśniemy. Robimy sobie ogniki. Nie wiem, dlaczego tyle ludzi zrobiłem, ale okej. Dobra. Szkoda słoni. No nic, trzeba będzie po prostu przejść do jakiejś tutaj
pomału ofensywy i zagarnie teren. Nie ma wyjścia. A, to galery bojowe, okej. Ejku, no budujcie. Dobra, to możecie sobie rozwalać. Dobra, tu jest ważne. Dobra, zrobimy tam czterech mnichów. Tu mamy stabilnie, dobra. No nic, trzeba uderzyć z tej wody, po prostu. Dobra, gdzie to jest jakiś mnich? Tego dziada. Pięknie, o to chodzi. No dobra, tu już tych zasobów jest mało, wypadałoby się tutaj przenieść. Skończymy tutaj ten mur. O, i przejdziemy sobie. Idą kolejni, dobra, poradzimy sobie. No nie. No dobra. Mamy trochę słoni. Tu by się ich jeszcze troszeczkę przydało. Dobra. Po, jest w miarę stabilnie.
Tak, lekka kawalery. Oj, 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 tu idą. Oj, panowie, no tak to się nie będziemy bawić. Tara, nami, na mnie. No dobra, wysypiemy się tutaj temu. Ja tutaj to mieliśmy, dobra, kuźnie. No, trochę pójdziemy jednak. Czekać, czekać, czekać. Jedziemy na zamek. Co tu się dzieje?
Dobra, mamy to. No dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Dobra, wycofujemy. Dobra, na wieżę, panowie. Dobra, mamy to. No dobra, poddajecie się czy nie? No, poddali się, jeszcze do mnie strzelają, no. Przeprosili, poddali się i co? Co to ma być, ja się pytam. Dobra, lecimy na kolejnych rebeliantów. Trzeba ich tutaj nauczyć kultury. Dobra, tu się przydadzą wielebni. Dobra. O, tu też mamy troszkę złota, nawet troszkę dużo bym powiedział. No nic, no. Robimy słoniątka. Dobra, zobaczymy. To chyba będą wschodni rebelianci. Zobaczymy, czy tu jest zamek, czy tu jest... Aha, jest zamek. No dobra, niech oni sobie tam idą. My tu się poleczymy troszeczkę. I tu jakby mu zamek wybudował. Oj, on by był bardzo niezadowolony z tego. No, byłby bardzo niezadowolony. No nie, panowie. Trzeba widzieć tych na te słonie, to trzeba tyle tych wielebnych, że... O,
O, by nie zauważyli. Tego łobuza. Ten gdzie zawędrował? Dobra, tych mamy na widelcu. Dobra. No i nic, no ruszamy na nich. Trochę się nam tutaj opóźniło. Ruszamy na tych łobuzów tutaj. Jak tutaj? Szybciutko się leczą. Dobra, zaraz tam zrobimy ostry wjazd. I załatwiamy rebeliantów ze wschodu. Cel jest jasny, zamek, moi drodzy. Dobra, mamy kolejne. Lecimy dalej. Za ciosem. No ruszamy dalej, zobaczymy kto tu jest. O, ładna armia, trzeba przyznać, się zebrała. Dobra, statki to sobie tam możecie.
Dobra, nie będziemy niszczyć, bo przejmiemy sobie to miasto. Dobra, coś jeszcze nie. Wszystko jest nasze. I lecimy dalej. Nie wiem, czy tutaj nie będzie lepsza baza wypadowa. Zobaczymy. No dziwne, że ci jeszcze się nie poddali. Albo dobra, darujemy sobie. Ale ja mogłem do Imperium? Nie, nie mogłem. No dobra. Aż dziwne, że ci ze wschodu się jeszcze nie podają. Może dlatego, że statki gdzieś tam mają, albo tu coś mają. Dobra, my też tu mamy jakieś słonie. A, ci tu przeszli. O, mamy wieżę kolejną, jedziemy. O! Oho, ho, dobra, dobra. Nie tak szybko. O, to co to za słonie? Słoń bojowy, dobra. No nic, trzeba będzie go po prostu najechać taranami tutaj. No dość ciekawy przeciwnik. Aha, już mamy limity, super. No dobra, to wpuszczamy ich tam na...
Gdzie jest ten pomarańczowy jeszcze? Chyba na wodzie, bo... Aha, tutaj może być, dobra. Dobra, gdzie jest ten szefo? Dobra, mamy to. No dobra, kto tu jeszcze? A, ci tu jeszcze coś mają. Dobra, chyba na wodzie oni są jeszcze, no bo innej opcji tu ja nie widzę. I zostali totalnie zdziesiątkowani. Albo zrobimy tak. O, tu jeszcze. Nie wiem, gdzie oni mogą jeszcze być. A, tu jeszcze jest jakiś... No ale dziwne, że się jeszcze nie poddali. Ja... Faktycznie trzeba im wyczyścić flotę. Nie wiem, czy oni mogą jeszcze być. Nie mam pojęcia. A, bo mamy tutaj problem z drewnem, dobra. Trzy mrugi roa.
A, tutaj jeszcze ktoś jest, dobra. Albo tu coś jeszcze mają. No dobra, tu wyślemy sobie część słoni. Poddają się, ale jeszcze wojska na mapie są. To jest przegięcie. Nie ma tu już ich. Dobra. A, jakie to jest mozolne. Już dawno powinien być koniec. No wreszcie. Czyli na to wygląda, że wszystkie budynki militarne musiały zostać zniszczone. One can only wonder at the folly that caused the rebel factions to not coordinate their forces. A bundle of sticks is difficult to break, but individual twigs snap with ease. Surya Varman's victory assured that his soldiers would not forget this lesson.